Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3. Znajdujemy się właśnie w kuźni, w podmroku, no i chyba wszystko tu zrobiliśmy. Została sprawa tego amuletu, ja podniosę go i zobaczmy, czy wyrzucenie go zakończyło quest. Kuźnia Gryma, nie rodzi się tam nic prócz tragedii. Rozmowa z myślą... No dobra, pogadajmy z nim jeszcze. Co tutaj? Zwrócisz mnie, bohoho, otrzymasz moje błogosławieństwo. Mogę znowu intuicji użyć. No dobra, spróbujmy. 10, premia. 5 plus, no dobra, maksymalnie 5 musimy wyrzucić. To chyba da radę, co? 11, 20 mamy, dobra, jest git. Pod szaloną wesołością wyczuwasz strach i szczerość mnicha. Nie chcę cię skrzywdzić, ale to nie znaczy, że tego nie zrobi. Okej. Dobra, zabiorę cię do przeprawy, do twojej wnuczki. Będę ci towarzyszył, podzielę się z tobą mocą. Ale wiecie co, schowam amulet. Nabierzesz ochoty, żeby zachichotać, ale uczucie szybko mija. Ja go schowam. Będę go miał. I nie będę z nim chodził cały czas. Słuchajcie, no zastanawiałem się, ponieważ kurczę, nigdy nic nie wiadomo. Nie wiem, jakie to będzie miało konsekwencje. No zobaczymy, jak to mówiłem, raz się żyje. A dlaczego tak się obawiam? Ponieważ, no jak wiecie, gram w koopie z chłopakami. Każdy z nas już przechodzi grę na różny sposób. Oczywiście tam omijamy sobie spoilery, nie spoilerujemy sobie, ale wiem, że jeden z nich, Salwaste, pozdrawiam cię, jeśli to oglądasz, przegrał. W sensie, nie, że zakończył grę w momencie, kiedy nie chciał jej zakończyć i te teoretycznie przegrał. Także było takie, można powiedzieć, swego rodzaju game over i wiem, że gra się tak może skończyć. Nie wiem, co tam się wydarzyło, nie wiem jak, nie chcę wiedzieć, ale wiem, że nie udało mu się. Skończył jakby w połowie, nawet niektórych lokacji nie widział. Także jest taka szansa. Jest taka szansa, można grę przerwać, skończyć i zobaczymy. Wszystko może mieć jakieś wpływy. Dobra, mamy bronie porobione. Tutaj już chyba jest wszystko. Co my chcemy zrobić? Chcemy pójść do spustoszonej wioski i do tej kuźni. Mamy korę, żeby zrobić jakąś broń, nie? Tutaj. Zobaczmy, ile ja mam w ogóle tej kory. Jedną. Jedną korę. Czyli jedną broń mogę zrobić. Nie tak jak tam, że mogłem dwie, a może więcej. Trzeba by... Ale nie widziałem innych tych... Nie widziałem innych materiałów, prawda? Czyli co, kora? Zadziałało. Kora jest na swoim miejscu. Brakuje jeszcze miecza, oburęcznego sztyletu albo sierpa. Okej. Okay. Miecz oburęczny, sztylet i sierp. A, to jest miecz krótki. Czyli jeśli chcę na tej postaci, to tylko i wyłącznie... Bo nie mam żadnego sierpa, nie? No dobra. No to chyba ten sztylet plus jeden, co mam. Spróbujmy. No bo... Chyba, że chcę miecz. Lazel. I miecz oburęczny. No kurde, fajne są, nie? Ale ja nie chcę... Jak widzicie, no... To jest jedyna osoba, która zadaje tak potężne obrażenie. Tylko to jest 1-11. Małe, ale... Nie, no wiesz, jak będzie młot potrzebny, będę młota używał. Co daje ta melodia? Miecz mruczy wyczekująco, gotowy wydać z siebie nieznośny brzask, zagrzewającą do boju pieśń. A ten? Jorgala? Szturm generalny. Skup swoją ognistą siłę, uderz we wszystkie istoty stojące w linii ataku. 7-7. Dobra, spróbujemy chyba ten mieczek w takim razie. Nie. Aha. Nie może być chyba niebieski, a zielony? No to sztylet w takim razie. Sztylet może być? Nie. Chyba biały w takim razie. Mam jakiś sztylet? Nie mam. Nie mam. Nie mam. Sama, okej. Okay. Spróbujemy zwykły biały sztylet, ale czy to w takim razie zrobi jakąś super broń? Zobaczmy.
Uczący piec czeka na ofiarę. Rozchodzi się słodki, cukrowy zapach. Płonąca kora nasącza broń. Ogień syczy i przygasa. Możesz sięgnąć po sztylet. Okej, zadanie zrobione. Po trafieniu powoduje uciszenie. Nie może mówić ani rzucać czarów wymagających komponentu werbalnego. Aha. No dobra, no. Myślałem, że coś lepszego będzie, szczerze mówiąc. Znaczy, jest to lepsze, że... Bo tu coś nakładało? Nie, zaklęta broń plus jeden, ale to też daje. Zaklęta broń plus jeden, tak. Czyli po prostu silence będę miał. Dobra, wydawało się, że to będzie jakieś lepsze. No ale w porządku, w porządku. Pamiętajmy, że to jest lokacja, ale z drugiej strony wracać się spod mroku. Bo chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza lokacja, ale zaś korę się zdobywało tutaj, nie? Nie no, silence jest spoko, bo jak uderzę takiego maga, no to ten mag nie będzie mógł rzucić zaklęć. Więc może i bossa i zresztą maga, nie tylko maga, bo to zaklęcia używane werbalne, a jest wiele takich, nie? Leczenie też wymaga powiedzenia zaklęcia na głos. Dobra. Przeklęty mnich, wybranka szar, most. Stwórz mistrzowską broń zakończoną, uratuj wola jest, udaj się do wieży, znajdź remedium, wykorzystaj swój potencjał. Wchłonęliśmy, dobra. Gitianki szukają artefaktu. Okej, wracamy do podmroku, bo jest jeszcze przecież podmrok, plaża, kolonia, popas, Wałken, to tam było. Starożytna kuźnia. Chyba do kolonii, posterunek, o właśnie, do posterunku, bo jeszcze jest cała ta lokacja tutaj niezbadana. Znaczy lokacja, część lokacji. Tutaj, gdzie trzeba przeskoczyć, nie? Nie, tu, tu. O właśnie. Tutaj jeszcze mamy coś, patrzcie. Tylko właśnie, aha, tutaj są skamieniali. Co mi się wydaje, że jak są ci skamieniali, to jest gdzieś jakiś obserwator w pobliżu. Ała. A, tu udało się zejść. Zaskoczenie. Kurde. Nie, cała ekipa nie zeszła. No dobra. A nie, jest ekipa, też idzie za mną. A jest tylko Will. Jest i obserwator. Tak, już z jednym walczyliśmy, bo wyszedł z tego Gina, nie? Z tej A myślałem, że to jakieś dwa inne. Nie, to po prostu jego oczka tak. Nice. Spektator. To jest gor. Wtedy był obserwator. Ty, on obudził ich. Patrzcie. Odparcie promień paraliżujący. Dobra, dobra, dobra. Podpierane to jest. Zaskoczenie. Dorun. Oślepił nas. Ale dobra, leczenie chyba usunie oślepienie. Ale oberwałem. Ty, dobra, czemu to silence będzie? Musimy mieć ułatwienie przeciwko celowi. Dobra, weźmy go. Kolejnego obudził. Oj. Bije nie... Ty, ale czemu? On bije też tego. On bije też tego. Dobra, Lazel. Będzie powalenie. Może zacznijmy od... Will. Zauroczenie obserwatora. Wątły urok. Jeden cios wystarczy, żeby go przełamać. Aha, czyli tego przełamaliśmy. On już teraz mi pomaga. To raz, dwa. Dobra, już nie jest zauroczone. Spoko wyszło. Czy ja mogę rzucić czymś?
Nie mogę. Krok przez mgłę. Mhm, dobra. Lecimy obalenie w zwarciu. O kurczę. Niepodatność na obalenie. To może jakieś rozdarcie mam? Nie, nie, bo to jest młot. Nie mam rozdarcia. Wstrząsające uderzenie. Trafienie krytyczne za 30. Dobra, przypływ sił. Nie, no nasza ekipa już jest... wiesz co? Chciałem leczyć, ale... Zastanawiam się, czy święty płomień... Okej. Czy tego też to uleczyło? Nie, ale mojego uleczyło, więc tego mogę teraz... Czekaj, dotarcie do celu niemożliwe, pomoc, ożywienie, leczenie ran. Trzeba podbiec do celu. Ochrona życia. Zdjęcie klątwy. Aha, mógłbym zdejmować klątwę w ten sposób. Nie, bo jeżeli ja ich uzdrowię, że oni będą żyć... Ale nie mam już tego kojącego słowa. Go. Ja, nie widzisz go. Też nie. Też nie. Dobra, co ja mogę zrobić? Duchowi strażnicy. Pocisk chybił. Okej, ten się sam uleczył. Włączył sobie sprint. Okej. Mamy to. Został pokonany. Oczy spektatora. Pył na moim języku. Dobrze, go nie zabiłem wtedy. Zaproponowałem negocjacje, a on przysłał spektatora. Gnojek. Zepsuł mi zasadzkę. Coś ty. To pewnie z tobą walczył Xargim. Walczył? Błagam, to słowo sugeruje, że był rywalem. Podczas gdy będzie jedynie przypisem w legendach o mnie. Jestem Dorun, trzeci syn Batol. Adept wywoływania pierwszej rangi, nowicjusz mrocznej enklawy. Do najdroższych bogów podziemi, nie? Odłamek pamięci. Pojemnik na krótkie odciski mentalne, które można przechowywać latami. Efekt ustępuje. Wygląda na to, że dość długo byłeś unieruchomiony. Znacznie dłużej niż sądziłem. Wobec tego moi inni przyjaciele znaleźli już kuźnię. Który łajdak skradł moją sławę? Sargrim? Filro? Ja! Ja! To ja! Oszustwo. Mówisz o Kuźmi? Pozostaje ukryta. Xangrim nie żyje. Kuźnia? Cóż, to byłem ja. Łżesz? Jak? Podczas zwiedzania drugiej strony jeziora. Czemu miałbym ci powiedzieć? Chyba prosi będzie z tobą porozmawiać, kiedy już będziesz trupem. Naprawdę? Ale dobra, rzeczywiście byłem, ale to... I ciekawe, co by było, jakbym był tutaj za nim. Dobra. Skoro chcesz. Skoro sam tego chciałeś. Piorunujący eksplozja błyskawic. Czekajcie. Odłamek pamięci. Ciekawe, co za będzie, czego się dowiemy z tego odłamka. A jeszcze ty też. Skoro tego chcesz. Skoro tego chcesz.
Dobra. Po kolei. Odłamek pamięci to jedno, ale to. Promień strachu, promień raniący. Promień strachu wprawia w cel w przerażenie. I obrażenie na... Will? Albo posępne. Co ty nosisz posępne? A, te kojące słowo. Nie, to jest dobre. Will, co ty masz? Will nie ma nic. Tak? Jakim cudem? No już masz. Promień raniący, strachu. To będzie dobre. Zapewnia odporność na obrażenia cięte, ale podatność na obuchy. Krok przez mgłę. To jest jeszcze skok. I tu jest... Twoje ataki broni zadają również obrażenia od kwa... Czy ja tego nie wrzuciłem komuś? Kolczatka. Gorączkowy pośpiech. Podczas walki postać nosząca... Okej. Okay. A tu jego... To jest dobre. Pokaż mi, co ty tu możesz założyć teraz. Skok dla ciebie. Nie no, Will miał słaby skok. Nie, dobra, weźmy już tak. Tu i tu. Niech tak będzie. Rozmawianie z umarłymi. Co teraz powiesz, Dorun? Ty chciałeś rozmawiać z moim trupem, ja porozmawiam z twoim. Dlaczego cię spetrofikowano? Sargrim. Kłótnia. Przyzwał spektatora. Kim jesteś? To wiemy. Co tu robiliście? To wiemy. To możesz mi powiedzieć o kuźni? Bezcenna. Gdzie mam szukać kuchni? Okej, mogę zajrzeć do odłamka pamięci. Zajrzę, ale ja już znalazłem kuźnię, więc jestem tutaj. Zobaczmy. Kryształ lśni niewyraźnie. Mag nazwał go odłamkiem pamięci. Wiedza tajemna. No, ale to wiecie. Wiemy już to. Kryształ rozświetla się i wciąga cię w głąb. Przenosi cię w głośne, głęboko skryte miejsce, w którym gorąco jest jak w piekłach. Głęboko wtrzymia się pod mroku. Za starożytną twierdzą wielki młot czeka, by uderzyć. Byliśmy tam. Słyszysz łomoczące echo i raptem dochodzisz do siebie. Widzisz wspomnienie tego miejsca, wspaniałej kuźni. Dobra. A co zresztą? Tu są jeszcze skamieniali. Skamieniały drow. Szkielet. Zastanawiam się. Nie. Zdjęcie klątwy. Cel nie jest przeklęty. Okej, czyli ich nic im nie zrobimy. Nie, plecak tu jest jeszcze. Grzyb, smocze jajo też weźmiemy. Wystrzępiony kaptur droła. Zejdźmy na dół. Ogień alchemiczny. Aha, jest otwór. Dobra. Rozbroimy to. I o 30 stopni trudności. Wiecie co? To się nie uda. No może. 22. To będzie wybuch, a tu jest ogień alchemiczny obok. No nie, nie, nie ten. Zimny kryształ. Zielony kryształ, jejku. Tu jest kolejny kryształ. Poradzimy sobie inaczej. Dobra, udało się przejść.
kolejna pułapka, gdzie? O Boże. Ale głupotę zrobiłem, przecież było widać. A właśnie, bo przecież to jest... Można tak robić. Można to zasuwać. Wejdźmy. Wejdźmy po prostu. Aha. Po prostu zejdźmy na dół. Ominijmy te toksyny w ten sposób. Nie są na tyle, żeby mi jakoś bardzo tutaj mnie zabolało. Dobra, chodźcie, 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 chodźcie. Posępne serce. Dobra, grzyb smocze jajo. Pajęczyna. Czyżbyśmy znowu jakieś pająki mieli? Pajęcze jajo. No time to dally. Alright, what now? Another step forward. Ciężka skrzynia, otwórzmy ją. Musiała być skryta za psami drow. Zostało tylko kilka pustych skrzynek. Drowia skórzana skórznia. Skradanie się plus jeden. Jest to lekki pancerz, ale... Ugnieciona strona, przeczytaj. Mroczna matko, tkaczko przeznaczenia, pobłogosław nasi bysmi zdołali uśmiercić twych wrogów. Niech szczezną uduszeni wątkami losu i zabarwią się krwistą czerwienią. Chwała Lof. Ma być update niedługo do Baldura i podobno wezmą się trochę za zarządzanie ekwipunkiem. Sam napisałem do twórców, że przydałoby się, żeby jednym przyciskiem można było wysłać całe jedzenie do skrzyni obozowych, bo one i tak się biorą ze skrzyni obozowych, jak trzeba odpocząć. O kształceniu wiernych. Fragment mowy Wielkiej Matrony Terar. No, pajęcze jajo. Aha, ich się nie bierze. Pokon jeszcze, zobaczmy. Też tutaj nic. Dobra. Kryształ weźmy. Czyli tak, tutaj mamy wszystko. Tam też było wszystko? Chyba tak. A, jest zejście. No to zejdźmy na dół. Pewnie, że tak. Jest tu podmrok. Muchomor rojowy też podnieśmy. I ziup. Nie, myślę, że... To sprawka bulety. Jak sądzę... Jak sądzę, co? Coś mówili o bulecie. Ale to jeżeli jest tu gdzieś buleta, no to... Martwy drow. Trzeba uważać. Tu? Kurde. Idealny krąg grzybów. Natura czy magia? Z tym można pogadać. Połowa ciała drowa jest zmiażdżona. Musi spać z dużej wysokości. To pogadajmy z nim. Patrzy na ciebie pustym wzrokiem. Kim jesteś? Dom Vandere, daleki zwiad poszukiwania. Czego szukał? O właśnie, zapytajmy o to może. Czego tu szukałeś? Szybkiej drogi na powierzchnię. Co się stało? Rzuciłem sakwę, za lekka. Spadłem. No?
Jakim cudem spadłeś, rzucając sakwę? Grzyby zniknęły. Pomyliłem się. Byli to jacyś twoi towarzysze? Pracowałem sam. Tak najlepiej. Okej. Oprawiony w skórę dziennik. Jedna przysługa, jeden wierny sługa. Tylko tyle wezwałem. Ni mniej, ni więcej. Niż kiedykolwiek miała Malice Duurden, czy nawet Matka Rząd. Johol to nie lada widok w dowolnej formie. Czytałam, że cuchną okrutnie, ale jak dla mnie był to odurzający aromat, niczym woda różana. Co z tego, że sług kilka artefaktów i nasyczał na mistrza. Arcymak powinien mnie podziwiać za takie przywołanie. On zagroził, że mnie klątwą obłoży, zamieni w Dridera. Jednak mój czas nadejdzie. Wkrótce powrócę do Menzo Berezanu i Sorcerer. Wtedy arcymak będzie mnie wielbił. Będą mi służyć. Okej, okay, ciekawe o kim to jest i kto... Aha, wiecie co? Chyba widzę. On chyba skakał. I tu jest jakaś łamigłówka. A właśnie. Warto przyjrzeć się uważniej. Okej, okay, co to takiego? Ale za wysoko. Okej, okay, zejdźmy na razie na dół. O Jezu, źle skoczyłem. A zero, dobra. Tu jeszcze coś miałem. Coś, jakiś krąg. Może tu czegoś brakuje? W sensie? Nie, myślałem, że jakaś iluzja może. Dobra, on gdzieś skakał. Dobra. Jest jeszcze jakaś droga, ale teraz tak. Aha. Dobra, czyli śledztwo może mi zbadać, które są, po których nie skakać lepiej. Na wysoko? Na wysoko, to gdzie teraz? O nie, da się. Dobra. Wszyscy zrobili porażkę? Nie, jeszcze Will. Hey Will. Czy Will nie może tu wskoczyć? Will to w ogóle mógłby polecieć, nie? Ale... Nie może, bo jest brak miejsca, tak? O! Już może. On sukces, dobra, czyli wiemy, że... Dobrze. No ale... Gdzie teraz? Jak mam tam skoczyć? Za wysoko przecież. Okej, wiem kto będzie wskakiwał. Macie radę? Śledztwo porażka. Whatever comes, I'm ready. Will? Masz radę? Sharp as ever. Dobra, więc tu się nie udało, ale przynajmniej wiemy gdzie.
Will niech sprawdzi mi te, bo on te testy robi dobre. Krąg grzybów. Ty, też skoczy? Mhm. Lazel, ty tu też radę wskoczyć. Dziab. Okej. Okay. To moja postać musi. Mikstura wspaniałego skoku. Wypij. Ok, coś tu mamy. Śledztwo porażka. Śledztwo porażka. Śledztwo porażka. Tu coś może być. Tak, patrzcie. Herbaciarni. Tu jest droga z herbaciarni. Krąg grzybów. I tu jest... Dobra. Okej, okay. Czyli to jest teleport. I gdybym miał... Gdybym przyszedł od tej strony, tutaj... Aha, dobra, udało się. Zrośnięty tunel. Czyli tędy... Dobra, jakby tu było, trzeba było wskoczyć. Czyli dało się jakoś wskoczyć tutaj od czarownicy. A czy tutaj? Może jakby tutaj była jakaś... Tutaj była jakaś droga, patrzcie. Tu jest ta klatka. Tu jest ta klatka, czyli tu się jakoś szło. Ale nie mogę tego otworzyć już. To od tamtej strony możliwe. Okej, czyli była jakaś droga. Patrzcie, kompletnie ile rzeczy można pominąć, nie? Świetnie, dobra. Chodzimy. I tutaj sobie Ethel chodziła. Tu jest iluzja. Leśny kamień, weźmy go. Ale patrzcie, podmrok, a jak tutaj zieloniutko, nie? I już wiemy, jak Ethel wchodziła do tego. Mogę zejść na dół? Mogę. Tu jest plaża. I po tej plaży tu chodziłem. Nie wiem. O dobra, tu wykopałem skarb. Tu. Tak, to chodziłem. Oho. Ty. Tego nie zauważyłem, tych dziur. Jak poza zasięgiem? Da się tu da się zeskoczyć. Zrujnowana wioska, no dobra. Ściana jest pokryta otworami. Wydobywa się z nich duszący smród gnijącego mięsa. Szuka przetrwania, zbadaj otwory, draw. Poziom trudności jest spory. 14, mamy to. Plus 2. Jeszcze ułatwienie. 19 siadła, fajnie. Rozpoznajesz odór. To plugawy zapach pełzaczy ścierwojadów, przypominających stonogi stworów żywiącymi się ciałami umarłych. W tej jaskini musiała się niegdyś znajdować sala bankietowa. Stwory dawno odeszłe albo cierpliwie czekają przyczajone w ciemnościach.
Sięgnij do jednej z dziur. Tunel wije się i zwęża coraz bardziej, aż w końcu jesteś w stanie sięgnąć dalej, chociaż twoja ręka nie zgłębiła się nawet do łokcia. Okej. Jestem. Pewnie będę tego żałował. Pewnie będę tego żałował. Czuwasz dłoń coraz głębiej wkręty, zwężający się tunel. Kiedy twoja ręka zgłębi się do wysokości barku, wyczuwasz pod palcami obślizgłą mackę. Zdrygasz się. Ale macka jest bezwładna i zimna. Odsuwasz dłoń na bok i wyjmujesz leżący pod nią przedmiot. Topaz. Okej, okay, to było jak zrobiłem tego. A jeżeli... Elf... Mocno zbudowana, nie... Elfkę. W dziurach nie ma niczego, okej. Okay. No i warto było. Warto było, aczkolwiek... No to jest to miejsce, w którym byłem. Tutaj wykopałem. Dobra, dobra, dobra. Aha, patrzcie, tylko że ja tu nie wchodziłem wtedy. Dobra. Tu jest zbadane, idziemy dalej. Odsmalona pułapka, gdzie? Gdzie to jest? Lepiej uważać. Przejście do trybu turowego. Magiczna wieżyczka. Aha, już widzę. Okej, okay, mam pomysł, co zrobić. To będzie dla Droła. Mogę jakoś się rozbroić? Chyba nie. Jest skrzynia, sztaba brązu. List do Iriego. Nie wiem, czy powrócisz, ani czy w ogóle odczytasz ten list, ale jeśli powrócisz, to czy możesz na mnie zaczekać? Nie będzie mnie tylko kilkadziesięciu dni, ale na myśl o tym, że mam wrócić do pustej wieży i całe towarzystwo mieć jedynie Bernarda, nie wiem, jak długo to zniosę. Tęsknię za tobą bardzo. Nie potrafię pozbyć się myśli, że wszystko mogło potoczyć się inaczej, gdybym tylko nie była tak uparta. Moglibyśmy nadal pracować nad twoimi błyskawicowymi wynalazkami i na moją magią. Razem siadaj do stołu. Mogłabym wciąż śmiać się z twoich głupich dowcipów, budzić się u twojego boku, pomimo wszystkiego, co zaszło, wciąż cię kocham. Dlatego jeśli przeczytasz, proszę zaczekaj na mnie. Wrócę do ciebie, to nie potrwa długo. Na zawsze twoja Lenore. Poniżej widnieje kilka zdań skreślonych innych ręką. Czekałem. Czekałem do traszaku. Zawsze jestem gotów na ciebie czekać, ale nie wróciłaś. Tylko z tego co widzę, to ja już nie mam tego. Właśnie. I miałem dobra. To się tak obraca? Okej. Jest jakiś wyłącznik tego czegoś? Teraz wszyscy są odwróceni na mnie.
Ty, co jest? Aha, miałem kliknięte ten... O Boże. Dobra, tu da się... Uda się wskoczyć z tego, co widzę. Nie, to nie zadaje dużych obrażeń, na szczęście. Ty, jakim cudem to mnie trafia? Dobra. Tu są drzwi. Tu. Jeszcze nie byłem. Tu nic nie widziałem po drodze. Dobra. Spróbuję samym łotrzykiem wejść. Coś tu mamy? Tu jest okno. A, to chyba taka tekstura. No dobra. Może drzwiami nie wejdziemy, to wejdziemy oknem. Chodźcie tutaj. Wszyscy niech tu przybiegną. Nie zadaję takich super obrażeń. Ups. Dobra. O. Dźwignia. Dźwignia otwiera to, tak? Mam jakiś wyłącznik tutaj? Nie, zakurzona księga, skrzynia podróżna. Co w niej jest? Lina. Dobrze, sprint. Zadziała. Ta skrzynia czuje magię. Skrzynia zwyczajności. Zwój zbroi maga. Aha, czyli jak założę na siebie zbroję maga, to pewnie... Okej, okay. Tu są drzwi na balkon, czyli na balkonach mogę się chować. To jest chyba jakaś winda, co? Na to wygląda. Skoro czuję magię, zbadaj. Ogarnia cię zaskakująco silne wrażenie, że nie ma w niej nic absolutnie szczególnego. Okej. Okay. Śmiesznie. Zaraz. To nosi amulet. A ty Will, dobra. Zobaczmy te skrzynie. Wiecie co? Zastanawiam się, czy ją nie trzeba jakoś odczarować. Ty, a mogę zejść? Magiczna fajerka. Jestem w stanie jakoś tam zejść. Ścieżka zablokowana. Na rury skoczyć. Po coś się tu... Aha, może po te skrzynie się tylko wychodzi tu. Ale... Stąd teleportem tutaj, kroczący we mgle, też by dało może radę, nie? Aha. To jest... Print przecież tak nie działa, jak myślałem. Znaczy, no wiedziałem, że niby nie. Ty, a mam pomysł? Mam pomysł. Tylko tak, wyłączmy to skradanie się. Nie. Chciałem zobaczyć. Ty, bo ona jest przeciążona jeszcze. Lejzel teraz.
Chciałem zobaczyć, czy... No, dalej jest przeciążona. No, trochę tego ma. Teraz will. Dobra. Do obozu. Do obozu. Czy nie zniszczą siebie? Czy nie są w stanie... Ścieżka zablokowana, ale doskoczy tam. Już przestać. Długi odpoczynek musi być, żeby kroczący we mgle użyć. Dobra, już nie strzelajcie. Okej, moi drodzy, to co? Zmieniamy dzień, chciałem powiedzieć. Kolejny odcineczek trzeba. Nie można dać do ekwipunku, no nie można. 46 minut minęło, więc ja kończę ten odcinek. No i w następnym po prostu przebiegnę tutaj. Przebiegnę, zrobię klikacza na dół. Ej, da się do góry jeszcze. Na górę. To zobaczymy, gdzie pojedziemy. Tymczasem dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczonka. Cześć.